Piękna piłeczka, kudełeczku, ale już było blisko, świetnie, no. No, dawaj, dawaj. Piękna piłeczka, ślicznie, kudełku. Słuchajcie, no coraz bliżej, jeszcze troszkę i zaraz wejdzie. Tylko to jest jeszcze kwestia, jak sobie dobrze rzucisz. Rzuć sobie troszkę mocniej o ziemię, żeby ona się wyżej odbiła, wiesz? Mocniej o ziemię troszkę. Ale nie chcę. Ja wiem, ale ona wtedy dłużej leci i będzie ci łatwiej. I? Nie, za daleko. No to dobra, rób tak, jak ty chcesz. Rób tak, jak ty chcesz, nie ma problemu. Piękna piłeczka. Słuchajcie, no tak jak kudełek bije te przewroty, to myślę, że o wiele łatwiej by było kudełkowi, kochani, gdyby tego sufitu tutaj nie było. Natomiast no nie idziemy na dwór, bo tam minus dokładnie, zaraz wam powiem. Tutaj mamy, kochani, dokładnie minus 4 stopnie, czyli nie ma szału, bo już było minus kilkanaście nawet. Natomiast no tak czy inaczej nie idziemy na podwórko. Na razie wykorzystujemy naszą kruszyn hal. Proszę, kudełku, czekamy na okienko. I przy jego technice strzału, kochani, to okienko jest trudne do wrzucenia. Okienko, czyli no dokładnie okienko, miejsce w drzwiach po okienku, które załatwił nam Gutek. Czekajcie. No, po to idzie właśnie cały czas trening, no. Śmialutko. Brawo, kudełku, poprzeczka była, widziałeś? No właśnie, bo była poprzeczka, brawo mi się, to już było bardzo bliziutko. Tak, słuchajcie, no technika, którą kudełek bije, naprawdę ciężko będzie mu w to okienko wrzucić, dlatego że, kochani, właśnie tak będzie ta piłka wyskakiwać, bo ona musiałaby lecieć koszącym lotem na wprost, natomiast ona leci jak spadający liść, ona leci po prostu z góry. Popatrz, kudełku, tatuś coś spróbuje zobaczyć, patrz, jakbyśmy spróbowali tak, żeby, patrz, piłeczka leciała i tak, poszło? Bo ja próbuję ją uderzyć, żeby ona leciała prosto, natomiast kudełek ją odbija tak, jak potrafi, no to 4,5 latek. Odbijam do góry i ona leci takim łukiem. Proszę, proszę bardzo. Po pierwsze przeszkadza mu sufit i ta piłka często, kochani, na suficie traci rozpęd. A po drugie, kochani, brawo, kudełku, śliczne. A po drugie, muszę wam powiedzieć, kochani, że uwaga. A po drugie, kochani, no, z racji tego właśnie niskiego tutaj i bliskiej odległości ciężko mu to zadanie wykonać. Natomiast jeszcze cały czas jesteśmy, kochani, przy ochocie z jego strony, dlatego nagrywamy dla was. Pewnie dwie części nam z tego materiału wyjdą. Brawo, kudełku, to mogło wejść już. To był śliczny strzał. Pięknie, trafiłeś pomiędzy dwa okienka, wiesz? Pięknie, pięknie, to mogło wejść, kochani. To są naprawdę śliczne strzały i brawo na pewno dla niego za upór, kochani. Pięknie, brawo, kudełku, ślicznie. Coraz piękniejsze masz te strzały. Brawo, ty jesteś przekozakiem nad kozakami, kozaczek, 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 wiesz? Szymon Szabłowski, mój mały mistrz Polski. Ale teraz zeszła, nie? Poleciała do pokoju. Pracujemy cały czas z uporem maniaka, kochani, kudełek się nie poddaje. I to jest w nim piękne, bo naprawdę, wiesz, ja wiem, że w ogóle się nie poddajesz. Dlatego, że, kochani, takie małe dzieci mają... I oj, bo to tak chyba troszkę krzywo poleciałeś. Dawaj, szybko damy buzi i zaraz będzie lepiej. Słuchajcie, to jest cudowny wiek, bo buziak wszystko leczy. Buziak leczy nóżkę, leczy piętusie, leczy wszystko. To jest naprawdę przecudowny, przewspaniały wiek. Muszę wam powiedzieć, że z Gutkiem o tej porze, kiedy Gutek miał tyle lat, co on, owszem, jeszcze się świetnie bawili. Jak pięknie, kudełku, brawo, bliziutko. Bawiliśmy się z piłką oczywiście cały czas, kochani, ale kudeł ma tej piłki zdecydowanie jeszcze więcej jak Gutek. Mało tego, kudeł jest w treningu, kochani, od półtora roku, czyli w tym momencie, kochani, jak będzie miał 5,5 roku, to będzie już 2 lata trenował. A dlaczego 5,5? Bo Gutek miał 5,5, jak zaczął trening. Stawaj, kudełeczku, pięknie, to coraz bliżej. Także muszę wam powiedzieć, że to naprawdę wszystko bardzo imponująco wygląda. Natomiast my z tego filmiku robimy dla was dwie części na 100%. No, z uporem maniaka czekamy na moment, kiedy uda nam się wskoczyć do okienka. O, właśnie tak, ale nie rękami, tylko przewrotką. Dawaj, kudełek. Ach, jeszcze nie. Zobaczcie, ile prób trzeba zrobić, żeby się udało. Niesamowite to jest właśnie u małych dzieci to, kochani. Gdybyśmy nie podejmowali prób i ciągle nie podejmowali prób i ciągle nie podejmowali, nie idę sprawdzić, co się stało, mam ci, nie ma, także nie ma echa, bo tak byłby krzyk. Spadł talerzyk, ale się nie pobił, na szczęście, słyszę. No to mamy farta.
Mamciu kochana, pozdrawiamy Ciebie serdecznie, wy nie róbcie tego w domu. Nie namawiamy, broń Boże, kochani, do demolowania własnych mieszkań czy domów. Natomiast, kochani, no, my go też celowo jakby nie demolujemy, ale tolerancja nasza jest dużo wyższa od innych rodzin, kochani. Jakby mamy małą zgodę na to, co się tutaj dzieje. A wynika to właśnie z naszego trybu życia. W każdym razie, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć? Chciałem powiedzieć, kochani, że gdyby małe dzieciątko, jakby takie, które zaczyna chodzić, raczkować i tak dalej, nie podejmowało 1500, 2800, 9900 prób, to nigdy byśmy nie chodzili, byśmy zostali na etapie raczkowania, bo byśmy się po prostu bali kolejnej próby. Natomiast, Kudełku, przerwa na picie? Tak. Zaraz do Was wracam. Próbujemy dalej. Napiliśmy się, próbujemy dalej. Pięknie! Świetnie, bo się napiłeś, no to dawaj, patrzcie. Dlatego, że się napiłem, tylko dlatego, że to jest gazowana woda. Aha, no. Jedziemy. Ale musisz wyżej dawać, bo on sobie troszkę za nisko daje do wypicia tą piłeczkę. Trzymaj, Kudełku. Czekamy na okno, kochani. Na okno, które ma wpaść w prawdziwym oknie. Uwaga. Ognia. Blisko. Blisko, ale pięknie próbujesz, mój Kudełku. Ślicznie. Dawaj jeszcze parę prób. Jeszcze parę prób i może się uda. No. Jest zadanie naprawdę trudne, kochani. Tak jak mówię, sufit przeszkadza bardzo mocno. Odległość też za bardzo nam nie pomaga. Jest blisko. Jak pięknie było. Pięknie. Znowu trafiłeś. Znowu tak samo pomiędzy. Brawo, Kudełku. Ale tak strzelając to jest szansa, że pięknie, że zaraz wejdzie. Teraz widzę inną technikę opanowałeś. Opanowałeś technikę taką płaskiego strzału. Nie do góry świeczki, tylko płaskiego. No, uwaga. Brawo. Słuchajcie, no dodatkowym utrudnieniem są kafelki tutaj na dole. No, Kudełek pada na twarde. Natomiast ja gdybym miał się tak bawić, to musiałbym chyba tam z tyłu mieć materac albo orlik co najmniej. Dawaj, Kudełeczku. No, teraz była świeczka, teraz nie siadło. Blisko, ale teraz ściana przeszkodziła. Świetnie. Muszę mu tą energię naprawdę wytracać, kochani, bo on wieczorkiem, wszyscy już śpią. A on ze mną ogląda mecze, słuchajcie, w Premier League. No. Jest taki ciekawy i pyta, czy Santi Cazorla tu, bo tam w FIFA wyczytał, bo tu wyczytał. Wysłuchał, jak graliśmy, no taki naprawdę chłonie ten piłkarski świat. Dużo szybciej. O, jak pięknie było! Brawo, Misiu! Znowu poprzeczka! Świetnie, bliziutko! Teraz górne! No. Bardzo, bardzo płonie wiedzy. Bardzo, kochani, jest taki... To jest niespotykane w wieku 4 lat i pół, jak to Kudeł mówi, żeby dzieciak utrzymywał uwagę na meczu. Natomiast on ze mną wieczorem kładzie się. Wieczorem, to już jest, kochani, późna noc. No, taki ma jakiś zegarek biologiczny dziwny. Ale ma tej energii tyle, kochani, że nie idzie go wieczorem zmęczyć. Myślę, kochani, że tą energią daleko zajedzie. Aż go dupka zakolała. Ale on ma teksty, słuchajcie, jest niemożliwy mój nietoperz, Szymon. Czemu nietoperz? Dlatego, że zapraszam Was na odcinek noworoczny trening z Kruszem Areny. Zobaczycie, kto nie widział nietoperza Szymka. Blisko! O, weszło! Piękny strzał, ale ten się nie liczy, tylko z przewrotki. Blisko! Może po koźle, może odbić się od ściany, jakkolwiek. Spróbuj, żeby weszło. Blisko! Znowu byłoby po ścianie. Ja chciałem to złapać. Świetne to było, Szymonku. Ja odbiorę telefon, a wy patrzcie, co ten mój Szymon robi. No, przyjedziemy zaraz. No. No, nagrywamy, no. Tak, przyjadę. No 13:30 mówiłaś, tak? Dobra. Pa. Słuchajcie, no potwierdzenie informacji u mamci. Zaraz jedziemy po naszych, po naszą resztę zadymki. Także kończą szkołę, tak? Chcę to do końca. Tak, ja wiem, ja czekam, jak ty strzelisz tam piękne okno. Pięknie! O, ja ci się kręcę, jak było bliziutko. Widziałeś, jak zatańczyła? Ale świetnie, po koźle, ale... Oj, oj, oj! Świetnie! O, o, o!
Ducia? Kocham. Kocham Ciebie, zmarli. Jak blisko? Prawie światło zapaliłeś w łazience. Pięknie! A jakby nie ten sufit, to by teraz weszło, Szymonku. Super! Nie tak! Musi przewrotko. Proszę.